Benedykt XVI. Jezus z Nazaretu. Zajmijmy się teraz trzecią i ostatnią pokusą, stanowiącą szczytowy punkt całej tej historii. W wizji diabeł wyprowadza Pana na wysoką górę. Ukazuje Mu wszystkie królestwa ziemi z całym ich przepychem i ofiaruje Mu panowanie nad całym światem. Czy nie takie właśnie jest posłanictwo Mesjasza? Czyż nie ma On być królem świata, który całą ziemię zjednoczy w jednym wielkim królestwie pokoju i dobrobytu? Jak widzieliśmy, w odniesieniu do pokusy chleba w historii Jezusa znajdują się dwa osobliwe, odpowiadające sobie momenty. Rozmnożenie chleba i ostatnia wieczerza. Podobnie jest i tutaj. Zmartwychwstały Pan gromadzi swych uczniów na górze. Zobacz Mateusz 28,16. I teraz rzeczywiście mówi: Dana nam jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 28:18. Dwie rzeczy są tu nowe i odmienne. Pan ma władzę w niebie i na ziemi. I tylko ten, kto ma tę władzę w całości, ma władzę rzeczywistą i dającą zbawienie. Bez nieba ziemska władza zawsze pozostaje dwuznaczna i krucha. Tylko władza, która poddaje się kryterium i osądowi nieba, może się stać władzą służącą dobru. I tylko władza, której towarzyszy błogosławieństwo Boże, może być godna zaufania. I drugi moment. Jezus ma tę władzę jako zmartwychwstały. Znaczy to, władza ta zakłada krzyż, zakłada jego śmierć. Zakłada inną górę, Golgotę, na której wyśmiewany przez ludzi i opuszczony przez swoich wisi na krzyżu ikona. Królestwo Chrystusa jest inne niż Królestwa tej ziemi, i ich przepych ukazywany przez szatana. Jak mówi greckie słowo doksa, przepych ten jest blaskiem, który gaśnie. Królestwo Chrystusa nie ma takiego blasku. Ono rośnie przez pokorę przepowiadania w tych, którzy chcą zostać Jego uczniami, którzy otrzymują chrzest w imię Jedynego Boga i zachowują Jego przekazania. Mateusz 28,19. Wróćmy jednak do pokusy. Jej rzeczywista treść staje się jasna, kiedy patrzymy, jak na przestrzeni historii przybierała ona ciągle nowe kształty. Chrześcijańskie cesarstwo usiłowało od razu uczynić wiarę politycznym czynnikiem jedności cesarstwa. Królestwo Chrystusa powinno przecież przybrać kształt politycznego królestwa i błyszeć jego blaskiem bezsilności wiary ziemskiej bezsilności Jezusa Chrystusa trzeba pomóc dając im władzę polityczną i wojskową. Poprzez wszystkie wieki ciągle na nowo w różnych odmianach powracała pokusa umacniania wiary z pomocą władzy i za każdym razem groziło niebezpieczeństwo zduszenia jej w objęcia władzy. Walką o wolność kościoła, walkę o to, żeby królestwo Jezusa nie było utożsamiane z żadną formacją polityczną. Trzeba toczyć przez wszystkie stulecia. Bo w ostatecznym rozrachunku cena, jaką płaci się za stapianie się wiary z władzą polityczną, zawsze polega na oddaniu się wiary na służbę władzy i na konieczności przyjęcia jej kryteriów. W historii męki Chrystusa alternatywa, o której tu mowa, pojawia się w niezwykłej postaci. W szczytowym momencie procesu Piłat proponuje wybór Jezusa lub Barabasza. Jeden z nich zostanie uwolniony. Kim jednak był barabasz? Zazwyczaj mamy w uszach wyłącznie sformułowania z Ewangeliana. A barabasz był rozbójnikiem. 1840. Jednak grecki odpowiednik słowa rozbójnik w ówczesnej sytuacji politycznej Palestyny nabrał specyficznego znaczenia. Znaczył tyle, co bojownik ruchu oporu. Barabasz brał udział w powstaniu. Marek 15, 7, a został w tym kontekście oskarżony o dokonanie zabójstwa. Łukasz 23, 19 i 25. Jeśli Mateusz mówi, że Barabasz był znacznym więźniem, świadczy to, że był jednym z bardziej znanych bojowników, a może nawet przywódcą tego powstania Mateusz 27,16. Innymi słowy, barabasz był postacią mesjańską. Wybór albo Jezus, albo Barabasz nie był przypadkowy. Naprzeciw siebie znalazły się dwie postacie mesjańskie, dwie formy mesjanizmu. Staje się to jeszcze wyraźniejsze, jeśli zwrócimy uwagę na to, że bar -Abas znaczy Syn Ojca. Jest to typowo mesjańskie określenie, kultowe imię wybitnego przywódcy ruchu mesjańskiego. Przywódcą ostatniej wielkiej mesjańskiej wojny Żydów w roku 132. Był Bar-Kochba, syn gwiazdy. Jest to ta sama konstrukcja imienia, wyrażająca tę samą intencję. Od orygenesa dowiadujemy się innego jeszcze interesującego szczegółu. W wielu rękopisach Ewangelii, aż do III wieku, człowiek, o którego tu chodzi, nazywał się Jezus Barabbas. Jezus, syn ojca. Wygląda to tak, jakby był sobowtórem Jezusa, który na inny sposób wysuwa te same roszczenia. Zatem wyboru trzeba dokonać między Mesjaszem, który toczy walkę, przebiecuje wolność i własne królestwo, i owym tajemniczym Jezusem, który głosi utratę samego siebie jako drogą do życia. Czy to dziwne, że masy dały pierwszeństwo Barabaszowi? Obszerniej omawia ten temat Witorio Messori w głośnej książce umęczon pod polskim biłatem. Gdybyśmy dzisiaj mieli dokonać wyboru, czy Jezus Nazaretu, Syn Maryi, Syn Ojca, miałby jakąś szansę? Czy my w ogóle znamy Jezusa? Czy Go rozumiemy? Czy może zarówno wczoraj, jak i dzisiaj musimy z całych sił próbować poznawać Go całkiem na nowo? Kusiciel nie jest do tego stopnia głupi, żeby nam wprost zaproponować adorowanie diabła. Proponuje nam opowiedzenie się za tym, co rozumne, za prymatem świata zaplanowanego od początku do końca zorganizowanego, w którym Bóg może mieć swoje miejsce jako sprawa prywatna, jednak bez możliwości wtrącania się w nasze istotne zamiary. Sołowiow przypisuje Antychristowi książkę zatytułowaną Otwarta droga do pokoju i dobrobytu świata, która stanie się czymś w rodzaju nowej Biblii. A jej istotną treścią jest wielbienie dobrobytu i rozumnego planowania. Tak więc trzecia pokusa okazuje się najważniejszą, podstawową pokusą pytaniem o to, czego musi dokonać Zbawca świata. Jest ona obecna w całym życiu Jezusa. A raz jeszcze wyraźniej powróci, gdy znajdzie się on w decydującym zwrotnym punkcie swej drogi. W imieniu uczniów Piotr wyznał swą wiarę w Jezusa jako Mesjasza Chrystusa, syna boga żywego, a tym samym wiarę, która legła u podstaw Kościoła i inauguruje nową, zbudowaną na Chrystusie wspólnotę wiary. Jednak właśnie w tym decydującym miejscu, w którym w opozycji do opinii ludu pojawia się odróżniające i decydujące wyznanie wiary w Jezusa i tym samym zaczyna powstawać jego nowa rodzina i jest obecny kusiciel. A więc niebezpieczeństwo przekręcenia wszystkiego i pojawienia się przeciwieństwa. Pan natychmiast wyjaśnia, że pojęcie Mesjasza należy rozumieć zgodnie z całym orędziem proroków. Że nie jest to władza świecka, lecz krzyż i przez krzyż powstająca zupełnie inna społeczność. Piotr rozumiał to jednak inaczej. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Niewiarygodnie stanowczą odpowiedź Jezusa możemy zrozumieć tylko wtedy, gdy słowa te czytamy w tle historii kuszenia, jako jego ponowienie w decydującym momencie. Zejdź mi z oczu szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Mateusz 16:22. Czy jednak my wszyscy ciągle nie mówimy Jezusowi, że jego orędzie prowadzi do przeciwstawienia się panującym poglądom? a w konsekwencji naraża na niebezpieczeństwo porażki, cierpienia i prześladowania. Chrześcijańskie cesarstwo lub świecka władza papieża nie stanowią już dziś pokusy. Jednak ukazywanie chrześcijaństwa jako recepty na postęp i ogólny dobrobyt, uważane za właściwy cel wszystkich religii, a więc i chrześcijaństwa, to nowa postać tej samej pokusy. Dzisiaj przybiera ona formę pytania: Cóż takiego przyniósł nam Jezus, jeśli nie zbudował lepszego świata? Czy nie to właśnie powinno stanowić treść mesjańskiej nadziei? W Starym Testamencie nakładają się jeszcze na siebie, wyraźnie od siebie nieodłączne, dwa kierunki nadziei. Oczekiwanie zbawionego świata, w którym wilk leży obok jagnięcia. Izajasz 11.6. W którym narody całego świata idą na górę Syjon i w którym spełni się obietnica. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpę. Izajasz 2.2. Michał 413. Obok tego widoczna jest jednak również perspektywa cierpiącego Sługi Bożego, Mesjasza zbawiającego przez wystawienie na wzgardę i cierpienie. Przez całą swą drogę i ponownie jeszcze w rozmowach po zmartwychwstaniu, Jezus musiał swym uczniom wykazywać, że Mojżesz i prorocy mówili o nim: zewnętrznie bezsilnym, cierpiącym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Musiał wykazywać, że obietnice spełniają się właśnie w ten sposób. O nie jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. To mówi Pan uczniom w drodze do Emaus. Łukasz 24 25. I to samo przez całe wieki musi powtarzać nam, bo również i my ciągle myślimy, że jeśli chciał być Mesjaszem, to powinien zainaugurować Wiek Złoty. Jezus mówi jednak także nam to, co powiedział szatanowi i Piotrowi, co ponownie wyjaśnia uczniom idącym do Emaus, że żadne królestwo tego świata nie jest królestwem Bożym, jednoznacznie rozumianym stanem zbawienia ludzkości. Królestwo ludzi pozostaje królestwem ludzi i kto twierdzi, że może zbawić świat, podtrzymuje oszustwa szatana i jemu oddaje świat. I tak pojawia się wielkie pytanie, które będzie nam towarzyszyć do końca tej książki: Co takiego właściwie dał nam Chrystus, jeśli nie zbudował światowego pokoju, powszechnego dobrobytu, lepszego świata? Co nam przyniósł? Odpowiedź jest całkiem prosta: Boga. Przyniósł nam Boga, którego oblicze powoli odsłaniało się, poczynając od Abrahama, poprzez Mojżesza i proroków, aż do piśmiennictwa dydaktycznego. Boga, który ukazał swoje oblicze tylko w Izraelu i którego narody całego świata czciły w różnorakich znakach, będących cieniem rzeczywistości. Tego Boga nam przyniósł, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, prawdziwego Boga dał ludom całej ziemi. Przyniósł Boga, teraz znamy Jego oblicze, teraz możemy Go wzywać, znamy drogę, którą jako ludzie mamy kroczyć na tym świecie. Jezus przyniósł Boga, a tym samym prawdę naszego dokąd i skąd. Dał nam wiarę, nadzieję i miłość. Jeśli uważamy, że to mało, to tylko z powodu zatwardziałości naszego serca. Tak, to prawda. Władza Boga jest cicha na tym świecie, jest to jednak władza rzeczywista i trwała. Nieraz wydaje się, że sprawa Boga dogorywa. Ciągle na nowo jednak okazuje swe nieprzemijające i zbawcze oblicze. Królestwa tego świata, które Szatan mógł wówczas okazać Panu, wszystkie już zapadły się w nicość. Ich chwała, ich doksa okazała się tylko pozorem. Natomiast chwała Chrystusa, pokorna i gotowa cierpieć, chwała Jego miłości nie przeminęła i nie przeminie. W walce z Szatanem zwyciężył Jezus. Fałszywym bożkom władzy i dobrobytu, fałszywym obietnicom przyszłości, w której władza i ekonomia wszystkim zapewniają wszystko. Przeciwstawił boskość Boga, Boga jako rzeczywiste dobro człowieka. Zaproszenie do wielbienia władzy, Pan odrzuca słowami wyjętymi z księgi powtórzonego prawa, tej samej księgi, na którą powoływał się diabeł. Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Mateusz 4, 10, Powtórzonego Prawa, 6,13 Podstawowe przekazanie Izraela jest podstawowym przekazaniem również dla chrześcijan. Tylko Bogu należy oddawać pokłon. Przy omawianiu kazania na górze, zobaczymy, że właśnie to bezwarunkowe tak wobec pierwszej tablicy dekalogu pociąga za sobą powiedzenie tak również drugiej tablicy: okazywanie szacunku człowiekowi, miłość bliźniego. U Mateusza, tak samo jak u Marka, historia kuszenia kończy się słowami. Przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Mateusz 4,11, Marek 1.10. Spełnia się Psalm 91. Aniołowie mu służą, okazał się synem, i dlatego nad nim, nowym Jakubem, patriarchą powszechnego teraz Izraela, otwiera się niebo. Jan 1,51, rodzaju 2812